Szanowni Państwo, w 1511 roku Jan Piecha, właściciel Kodnia, od króla Zygmunta Starego otrzymał przywilej organizowania jarmarki. Tą tradycję kontynuujemy, organizując jarmarki sabieżyńskie, a dzisiaj ta tradycja będzie również kontynuowana na Nowym Targowisku. To o tyle jest istotne, Szanowni Państwo, bo wszyscy pamiętamy te trudne chwile związane z koronawirusem, ale czas najwyższy rozbrażać gospodarkę, wspierać lokalny biznes, także cieszymy się, że dzisiaj Państwa gościmy w Kodniu. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego, tu na Pana ręce składam podziękowanie za te środki, które żeście nam przyznali i widzicie, nie zmarnowaliśmy tych środków. Dziękuję bardzo. Z kolei też dziękuję tutaj tak i wykonawcy Panu Zającowi, i projektantowi Panu Tomaszowi Siedlanowskiego, oczywiście inspektorowi nadzoru, Dawiczykowi Piotrkowi, także tym wszystkim, którzy spoza urzędu udzielali się tutaj przy budowie tego targowiska. Chcę też bardzo serdecznie podziękować, drodzy Państwo, przewodniczącej Rady i radnym gminy Kodeń, ponieważ to oni zaakceptowali te projekty. Najwięcej czasu i pracy wkłada w ten projekt Pan Mariusz Tur i Pani nasza skarbnik Agnieszka Hu. Drodzy Państwo, to oni rozliczają, to oni popołudniami często zostają, bardzo długo, często popołudniami zostają, bo niestety to są sprawy terminowe, a RIO jak przyjdzie, nie będzie pytało, że nie miałeś czasu. To również dziękuję tutaj pozostałym urzędnikom, Panu Andrzejowi Krawieckiemu, zastępcy wójta, który wspierał nas tutaj w przeprowadzeniu tych inwestycji, doradzał. Też dziękuję sekretarzowi Urzędu Gminy, Panu Mariuszowi Zanko, Pani Janusz Szuchaj, Zosi Stokoleńskiej, którzy opracowali, drodzy Państwo, regulamin tego targowiska i będą odpowiedzialni za przeprowadzenie przetargu. Także dziękuję bardzo wszystkim. Ale Kodeń zawsze słynął, nie tylko przez ostatnie 100 lat, ale ze słynnych targów, które były porównywalne z sąsiednim miastem, i nie Białą Podlaską, a z Brześciem. To tutaj przyjeżdżali ludzie, żeby z jednej strony pohandlować, zarobić, ale też się zintegrować. Ja życzę Państwu i nie ukrywam, że bardzo się cieszę. Życzę tego, żebyście w tym miejscu bezpiecznie, spokojnie mogli sprzedawać to, co wyprodukujecie. To, co Pan Wójt powiedział, nasze, lokalne, dobre po polskie. Ale zapraszajmy również sąsiadów tutaj z zamiedzy, czyli z zagranicy, żeby mogli przyjeżdżać, mogli również handlować i życzę, żeby Kodeń, tak jak obecna aura, zielona, piękna, żywa, tak dynamicznie dalej się rozwijał, bo naprawdę jesteście Państwo wizytówką, zarówno mieszkańcy, jak i władze, wizytówką województwa lubelskiego. Kolejny obiekt w województwie lubelskim, aczkolwiek jest to wyjątkowy z racji tego, że gmina Kodeń otrzymała właśnie pierwsze miejsce. Z programu właśnie PROF dostała dofinansowanie w kwocie okrągłego 1 miliona, być może jakimiś tam niewielkimi brakami. Mam nadzieję, że to targowisko przyczyni się dla sprzedających tutaj lokalnych producentów, którzy mogą stworzyć ekologiczne, regionalne produkty. Dla kupujących życzę, żeby zdrowe, świeże produkty trafiały na ich stół. Gratulujemy serdecznie. Targowisko Mój Rynek w Kodniu oficjalnie otwarte. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Chrystus woskresi, z miertwych śmierci śmierć poprawi suszczym w okrobie żywot darowaw. Do Pana módlmy się, Stwórco rodzaju ludzkiego, dawco łask duchowych i dawco zbawienia wiecznego, sam Panie, ześlij świętego Twego Ducha z błogosławieństwem z wysoka na to miejsce, aby umocnione mocą niebiańskiego zstąpienia dla chcących w nim przebywać było pomocne. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Niech Was i to miejsce błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Pomysł tego targowiska w Urzędzie Gminy zrodził się w 2015 roku, ale wówczas nie dysponowaliśmy ani środkami finansowymi, ani miejscem. Dlatego podjęliśmy działanie. W 2016 roku dokupiliśmy tutaj tamtą część placu i, drodzy Państwo, zaczęliśmy się szukać środków na tą inwestycję. Okazało się, że z programu rozwoju obszarów wiejskich pojawiła się szansa na pozyskanie 1 000 000 złotych na takie targowisko, tylko trzeba było zrobić dobry projekt, wniosek złożyć. Taki wniosek wykonał pracownik Urzędu Gminy pan Mariusz Tur, w czerwcu obecny tutaj. W czerwcu złożyliśmy ten wniosek, drodzy Państwo, i okazało się w grudniu 2017 roku, że ten wniosek zajął pierwsze miejsce i dostaliśmy prawie maksymalne dofinansowanie. Cały koszt inwestycji jest, drodzy Państwo, 1 900 000, z czego blisko 1 000 000 otrzymaliśmy tego dofinansowania. Drugi przetarg wygrała firma Dorotek z Radzynia Podlaskiego, pan Janusz Zając, który zajął się projektowaniem i budową tego targowiska, oczywiście ściśle zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dlatego mamy to, co mamy tutaj na dzień dzisiejszy. W tej chwili z małym poślizgiem oddajemy to targowisko do użytku i oficjalnie je otwieramy, no ponieważ wiadomo, jest ta pandemia, pewne ograniczenia były też i po naszej stronie. Drodzy Państwo, cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, że jesteście tak licznie, bo Kodeń to tradycja, Kodeń to też i, tak jak sekretarz wspomniał, jeżeli chodzi o te targi, zależy nam na tym, żeby te targi się odbywały, żeby promować naszą żywność, niekoniecznie z marketu, żeby i mieszkańcy, drodzy Państwo, i ci handlujący, którzy tu przyjeżdżają i w różnych warunkach, bo nie zawsze jest tak pięknie jak dzisiaj, czuli się jak u siebie w domu i mieli po prostu godne warunki.